Siema, witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiale na kanale. Dziś piękna pogoda, słonko świeci. Postanowiłem nagrać filmik przepiórki hasajem, ładnie sobie po klatce. Zaraz wam to pokażę. Jak to tutaj kwoczka je wodzi, jak sobie radzą. Jeden mały samotnik, o tutaj. Co ładnie przybierają na wadze. Kurka wodzi, je dostają do jedzenia robaczki, jak i ziarno, trochę pokruszonej karmy psiej i taką kaszkę dziecięcą też im sypie. Jak na razie widać, z piskakami wszystko w porządku, wszystkie 6 sztuk żyje, mają się dobrze. Wygrzewają się teraz na słonku. Korzystając z okazji, że jest film, pokażę wam nowe nabytki. W niedzielę byłem na giełdzie w Sulejówku i kupiłem partę mewek japońskich, która niestety okazała się dwoma samczykami. Przed chwilą było nawet słychać śpiew jednego z nich. Oba śpiewają, a w tle za mewkami widzicie malutkie zebereczki w gnieździe sobie siedzą. Tam 4 sztuki, jeden beżowy, 3 chyba standardowe, aczkolwiek upewnimy się dopiero, jak to wszystko wyjdzie z gniazda. Tutaj ta mewka, która jest na pierwszym planie, to taki szek. Ładnie wygląda. Są fajnej budowy, takie masywne. Coś w typie jakby ustawowych. Tutaj ryżowce wyglądają z gniazdka. Zeberka samiczka odpoczywa, łapie promienie słońca i drugi samczyk mewki w ubarwieniu standardowym czekoladowym. Co więcej, maluchy. Przełożyłem 2 zeberki od tamtych. Ta widoczna tutaj z tą plamką z tyłu białą. Podejrzewam, że jest to samczyk, jak i ten, który jest tutaj na dole szek. Samiec strasznie te 2 osobniki ganiał. To wiem, żeby się nie męczyły, ziarna już pobierają same, więc od kilku dni są już w wolierze, znakomicie sobie radzą. Posprzątałem ostatnio znowu. Teraz jedzenie sypię w taką kuwetkę, dużo łatwiej porządek utrzymać. To naprawdę fajnie daje, ptaszki ożywione, hasają po wolierce. Mamusia ze swoimi pociechami. Zadowolony jestem bardzo z tych przepiórek. Na pewno zostanie z nich samiczka, która stworzy drugą parę do kupy samczyka, żeby zmienić krew. Już nawet prowadzę rozmowy w tym kierunku. Będzie to samczyk w ubarwieniu srebrnym, tak jak samiczka ta, która jest tutaj. A co będzie z naszych, raczej pewnie standardy. Więc będzie też ciekawa para. Zobaczymy, co z tego będzie się dało uzyskać. Młode, jak mówiłem, bardzo fajnie zwiedzają całą wolierę. Dobrze sobie radzą. Są ciekawskie. No i głodomory, wiecznie, wiecznie głodne. Ile by robaków nie rzucić, tyle zjedzą, zaraz poprawią nasionem. Tak się to wszystko prezentuje. Zeberek też jestem zadowolony z tej parki. Bardzo fajnie odchowują tu swoje młode. Młode są już dość duże. Spróbuję wam może je pokazać.
Będę się tam ruszać, będzie nie, teraz akurat metki przysiadły u nich na gniazdku, więc raczej nic z tego. Tutaj dwoje rodziców gołąbków dzielnie wysiaduje. Niestety, ale będę się pozbywał z woliery tych oto osobników, które są tutaj teraz widoczne. Podskubują mi ptaki. Po prostu podkradają innym ptakom z gniazd ściółka, jak i wyrwały tej dorosłej parze, która siedziała na gnieździe, ogonki. Ptaki bardzo fajne, ciekawe w obserwacji, no ale niestety nie nadające się do towarzystwa dla moich domowników. Ale już rozmawiałem z pewnym hodowcą, będę się zamieniał za coś. Zobaczymy, co tu będzie. Być może jakieś zeberki rudopierśnia, może blackface'y, może coś zupełnie innego. Spróbuję was zaskoczyć. No ale wszystko w swoim czasie. Jak dobrze pójdzie, za jakieś 2-3 dni nowe ptaszki powinny już być w zamian za te. Tak samo z tych gołąbków, które tutaj są. Ten jaśniejszy, który jest teraz po lewej stronie, tutaj bliżej samca zeberki, zostanie wymieniony na samiczkę dla tego oto kawalera, który siedzi tutaj po prawej stronie. No i to też jest raczej samiczka, ale że są z jednego gniazda, to po prostu trzeba zmienić krew, będzie druga parka. Być może czegoś się po nich dochowamy. Oba są szykami, ładnie się wybarwiają. Bardzo fajne ptaszki, ten samczyk całkiem ciekawie wygląda. Oczywiście jeszcze zmieni pewnie swoje ubarwienie, cały czas wychodzą pałeczki, świeże piórka. No ale naprawdę bardzo, bardzo ładny ptaszek. Co wam więcej tutaj można powiedzieć? O, mewki się odzywają, piszczą, zaraz będą śpiewać. Mewki są bardzo przyjacielskie takie. Szybko się oswajają, nie boją się aż tak, jak podchodzę, karmię i podlatują, zaglądają, jak podchodzę do klatki, co się dzieje. Mogę wam też pokazać tutaj u góry amadynki. Widać coś, w budce sobie siedzą, szykują. Młode ptaki, no ale cóż, no znalazły budkę, robią. Nie mam co do nich żadnych oczekiwań, jak na razie. Zobaczymy, czas pokaże, co to będzie. Z nich potomstwa chciałbym się odchować ewentualnie może na koniec tego sezonu lęgowego, ewentualnie już tak porządnie ruszyć w przyszłym. Były to młode ptaszki, no ale aczkolwiek powiedzę, no przecież nie będę ich wyganiał z budki. Na wolności też jakoś te ptaki potrafią się w odpowiednim czasie rozmnażać, być może i tak tutaj będzie. Jeszcze wam pokażę za chwilę tutaj zeberki i te klatce obok. O, parka jest. Dzielnie dobudowują gniazdko. Jak na razie stanęło na tych dwóch jajeczkach. Nie wiem, czy je zobaczycie. Pewnie tak. O, widać tam w oddali, nie mogę za bardzo telefonu podłożyć, aczkolwiek jest, są dwa. No i tutaj młode jedno w pojemniku z żarciem, drugie tam przy ściance. Pewnie będą to samiczki. Cynamonowa w ogóle, chyba jak dobrze się orientujesz, muszę to sprawdzić, mutacja jest sprzężona z płcią, więc to raczej na pewno będzie samiczka. Jeżeli tak, to w drugim gnieździe mam również cynamona, więc też byłaby to samiczka. Pokażę wam też jeszcze jedno zwierzątko, które mam, które też, jeżeli osiągnie swój wiek płciowy do rozpłodu gotowy, będę rozmnażał. Wykupiłem je w tym samym czasie, kiedy te gołąbki i amadyny. I za chwilę przejdziemy do niego. No i jesteśmy. Jest to biały królik lwi. Samiczka. Nazywa się Sisi.
Jest to królik z taką, jak widać przy uszach, większą grzywą, stąd jego nazwa królik lwi. Charakteryzuje się tym, że jest spokojny, łatwo się oswaja. Ma niebieskie oczy, jak można zauważyć. Bardzo fajne zwierzątko. Uwielbia głaskanie, jak tylko się podejdzie, zacznie drapać za uszami, tak kładzie się plackiem i leży. Zrobimy tutaj taki wybieg na dworze, żeby mogła sobie siedzieć. Tak na noc jest w klatce w domku chowana. Aczkolwiek w przyszłym tygodniu planuję zrobić jej taki mobilny wybieg, który będę ją przestawiał tutaj po trawce, żeby mogła cały czas coś świeżego sobie skubać, to miejsce zmieniać. Zwierzątka bardzo czyste. W jednym rogu się załatwiają. Reszta klatki jest czysta. Ładnie podcięta ta trawa, powiem wam, jak ją tutaj wpuszczałem. Trawa była wyższa od niej, mlecze, koniczyna i wszystko. Teraz jest krócej niż na reszcie podwórka, tam gdzie skoszone. Także króliczek naprawdę fajne zwierzątko. Spróbujemy, że mogę bez tej siatki uchwycić chwilę. No i to, o czym wam mówiłem, jak ktoś się podejdzie, przychodzi pieszczoch od razu na głaskanie. Naprawdę bardzo fajne zwierzątka, polecam na pupila, nawet domowego. Są to karzełki. Jak będzie z jego wielkością? No pewnie jeszcze trochę podrośnie, okaże się to za jakiś czas. Mi się podoba bardzo ta jego grzywa. Taka charakterystyczna dla tej rasy. Myślałem nad zakupem parki, aczkolwiek dogadałem się z państwem, od których brałem tą samiczkę. Ja po prostu, jak będzie dojrzała płciowo, pojadę na dopuszczenie do samca, wybiorę sobie do którego. I będziemy hodowali również takie króliczki. Królików to jakże nigdy nie rozmnażałem. Kiedyś trzymałem, hodowałem zwykłe miniaturki, ale to było jeszcze w czasach szkoły, dość dawno temu. I teraz córeczka zachciała króliczka, spodobały nam się takie. Postanowiliśmy je zakupić. U królika to by było na tyle, wracamy do ptaków. Jesteśmy z powrotem u ptaków. Na razie młode zabereczki posilają się. Ile się spłoszyły tutaj, przed chwilą wszystkie były na dole, jak podszedłem, odleciały, ale coś wam za chwilę pokażę. Patrzcie, kto tam siedzi. Jest nasz samczyk papugi. W końcu udało się złapać, a za nim jakaś to niespodzianka wygląda samiczka, nie widać jej teraz. Podszedłem bliżej, ale ptaki zaraz na pewno uciekną, jak tylko podejdę. Aczkolwiek troszkę się już bardziej oswoiły. Gdzie samczyk sobie siedzi, samiczka już schowała swoją głowę. Tylko mnie zobaczyła. Ciekaw jestem, jak tam postęp w klęgach. Nie mogę tego sprawdzić, ponieważ tak zabudowały gniazdo, że nie da się w ogóle zajrzeć. Ale jak ja to mówię, lęgi obserwuje, nie ingeruje. Zobaczymy, co czas pokaże. Dwa jajka widziałem na pewno. Być może coś się z tego uda. Ta para kiedyś się chowywała młode, więc liczę na to, że będą. Podstępnie, krok po kroku zbliżam się do niego. Jak na razie siedzi. Na dole w tej klatce jest przepiórka tatuś, tych meluszków schowano. O, za gwałtownie ruch zrobiłem. No, papuszka jest. No i była. Mewka popiskuje. Bardzo szybko się zaklimatyzowały, śpiewać zaczęły od razu po wpuszczeniu do woliery. Latać, zaglądać do budek, znosić sianko. Co z tego? Okazało się, to dwa samce. Teraz, korzystając z chwili okazji, że kurka siedzi tutaj z małymi,
Możemy ją chwilę poobserwować. Ja się na razie zamknę, nie będę wam przeszkadzał. Karmienie. No, tatuś, działaj. No, niestety spłoszył się. O, teraz sam jakiś standardowy nocki śpiewa. Śpiewa taki przyjemny. Trochę melodyczny, taki ćwierk. Fajnie to brzmi. Wesoło w wolierce coś się dzieje. A tu na dole ten chyba samczyk próbował przed chwilą coś skrzeczeć. Tak, zaczynam już trawić. I szedł jednak do samczykiem. Tak ostatnio mi się wydawało, że coś zaczynam słyszeć, jak on tak się odzywa, ale nie byłem pewny. No teraz przy was się odważył zrobić to przy mnie.
Dobra, to by było na tyle. Ciekawe, czy ktoś dotrwał do końca. Jeżeli tak, wpiszcie w komentarzu, że wytrwaliście. Nowy widzu, jeżeli tobie się udało. I nie subskrybujesz jeszcze kanału, zrób to. Aby być na bieżąco, tak jak obiecałem na wstępie, myślę, że za 2 dni nowy gatunek w wolierze. Wymiana ryżowców, które są łobuzami i zaburzają mi tutaj spokój. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Nie zapomnijcie o komentarzach i łapkach. Jeszcze chciałem pozdrowić jednego ze swoich widzów, Marka. Jest to chyba jeden z najwierniejszych fanów. Jako pierwszy zawsze jest pod filmem, klika, pisze komentarze. I myślę także, że zrobimy konkurs, żeby nie było tak łatwo. Pułapem tego konkursu będzie 130 subskrypcji. Jeżeli tyle osiągniemy, będzie konkurs. Tak jak proponują chłopaki, być może zeberka będzie do wygrania. Może przepiórka chińska. Co byście chcieli? Konkursy będę starał się urządzać systematycznie. Myślę, ustalimy sobie jakieś pułapy, po osiągnięciu których będziemy robić konkurs. Także oglądajcie bacznie filmy. Pytania będą związane z filmami. I to by było na tyle. Kto wytrwał, ten ma informacje i może już zacząć zbierać informacje na temat, jakby to powiedzieć, tego, co może się pojawić w pytaniu. Do zobaczenia, cześć, siema.